Witajcie, ten film będzie kręcony na spontanie, także nie wiem jak wyjdzie dźwięk tutaj. Jest piątek wieczór i jako, że ostatnio na kanale pojawił się Polonez Karo Plus, to wpadłem na pewien ciekawy pomysł. Czekajcie, tylko pilot do bramy wezmę. Okej, okay, bo czekam na transport. To będzie naprawdę ciekawy pomysł. Ciekawe, czy wam się spodoba. No, podjeżdża maszyna, już się nie mogę doczekać. Citroen C5 będzie na kanale, spokojnie. Jak emocje? Wielka ryba. To pasuje w sumie. Proszę, Hydroactive, C5 po lifcie. Ostatni lift, 180 koni mechanicznych. No, ale w dzisiejszym odcinku bohater jest trochę inny. Najpierw musimy skoczyć do bankomatu, wypłacę kasę, ponieważ planuję sobie kupić samochód klasyczny. Klasyk? Klasyk! 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 W rozsądnej cenie. Bankomat. W ogóle jestem zdziwiony, że jest tutaj feature z Saba, który nazywa się Night Panel. Możesz odpalić? Proszę bardzo, w Citroenie takie coś, nie tylko Sab. W zasadzie to od jakiegoś czasu myślałem, czy ten samochód kupić, po który jedziemy. No jak się domyślacie, no wcześniej powiedziałem wam, że niedawno był na kanale Polonez Karo Plus, policyjny. Myślacie, po jaki wóz? Lecimy. Kolega ma go już jakiś czas. Kupił go w zasadzie na handel. Troszeczkę mi go jakby przygotował. Mniej musiał się z nim, żeby mniej czasu po prostu trwała jego renowacja. Chociaż jeszcze nie wiem, jakie plany będą. Na pewno no, chciałbym nim pojechać na jakąś próbę autostradową. Jakieś prezentacje wam nakręcić. Może odcinek jakiś driftingowy by się przydało zrobić. Zobaczymy w sumie. Jeszcze jedna sprawa, jak dobrze wiecie, oprócz Tesli mam Passata B5, który aktualnie jest na warsztacie. Na warsztacie, zawsze Passat jest prawie na warsztacie. Ja jestem ciekaw, czy ten wóz nie będzie solidniejszy od Passata. Ja wiem, że niektórych to może bardzo boleć, że w ogóle tak myślę, ale cholera wie. Wszystko się okaże. Myślę, że też będę musiał sobie sprawdzić do tego samochodu sandały. Ale na luzaku nie jedziemy daleko. Po prostu na drugą część Szczecina. No. Jest ją. Ja tylko pójdę, kupię samochód i myślę, że co, zrobimy sobie jakąś taką krótką, spontaniczną prezentację. Kolega mi tutaj mówi, że Poloneza czas zacząć. Powiem wam, jest naprawdę grubo, moje pierwsze kilometry, ale radio działa. Już widzę, że tutaj za to nie działają niektóre żarówki zegarów, ale to wszystko do wymiany. Lekkie takie pęknięcie. No jest zdecydowanie tutaj klimat. To będzie krótki odcinek, zaraz się zatrzymamy pod jakimś Lidlem, żeby było światło i wam go pokażę. Co to takiego jest? No więc, Polonez Atu Plus. Kurczę, Atu Plus, a pokazuję go od przodu właśnie. Atu Plus, to tutaj największy, najlepszy smaczek jest z tyłu. O, tutaj jest najkwaśniej. Zobaczcie na te linie. No, tak on sobie wygląda. 1.6 GSI silnik. 2000 rok. No ma tutaj takie delikatne jakieś blizny, trzeba byłoby to zrobić, żeby estetycznie to wyglądało. Proszę, poliwcik, ten reflektor widzę, tam jest odbłyśnik do wymiany raczej. No, takie duperele, proszę bardzo, nawet kotek tutaj przyszedł do nas. Jeśli chodzi o środek, taka szybciuteńka prezentacja. Proszę, tapicereczki, takie wszystko to szorstkie. Pamiętam, Karo Plus miał inną trochę tapicerkę tutaj, taką welurową jakby.
tutaj jest taka szorstka. Ogólnie trzeba przyznać, jest to cały szorstki samochód. I co, ja sobie tutaj odpalę latarkę. Proszę bardzo, 1.6 GSI. Idealnie tutaj, taka naklejeczka pod miniaturkę. A tu plus. O, tak to wszystko się prezentuje. Coś wspaniałego. Tak jak mówiłem, klasyk w rozsądnej cenie. Bardzo w rozsądnej cenie. Aż nie wierzę, że go mam. I okej, ten odcinek to będzie po prostu taką zapowiedzią po prostu. Proszę bardzo, kici kici. Nie będę wam tutaj więcej zdradzał. Na pewno sobie zrobimy prezentację tego samochodu. Można, myślę, że będą filmy nagrywane. Troszeczkę go też tutaj chyba odświeżymy. Coś mi się tak wydaje. No jakoś to chyba będzie. No moja przygoda z Passatem B5 była dość przykra. Właściwie wciąż trwa. Jak będzie z Polonezem? Trzymajcie kciuki. Na razie.